Agnieszka Holland i Wiktor Zborowski zabrali głos w sprawie Jerzego Sztura. Co mówią o sprawie, która jest jednoznaczna? Wciąż nie milkną echa wypadku, w którym kilka dni temu w Krakowie uczestniczył Jerzy Sztur. Kilka znanych osób ostro zganiła już zachowanie wybitnego aktora, który w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila alkoholu. Teraz o przyjacielu z branży filmowej wypowiedzieli się reżyserka Agnieszka Holland i aktor Wiktor Zborowski. Źle się stało, fatalnie się stało, ubolewa Zborowski. 17 października, ok. Godzina 17, Jerzy Sztur uczestniczył w wypadku na jednym z głównych skrzyżowań w Krakowie. 75-letni aktor miał zajechać drogę motocykliście, po czym odjechał około 600 metrów od miejsca wypadku. Poszkodowany kierowca jednośladu, pan Sławomir, wsiadł na swoją Yamahę, dogonił auto aktora i dokonał tzw. ujęcia obywatelskiego, a następnie wezwał policję. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu w wydychanym przez Sztura powietrzu. Aktor przyznał się już do winy i przeprosił wszystkich w oświadczeniu, które w jego imieniu na Facebooku opublikował syn, Maciej Sztur. Szanowni Państwo, bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu, brzmi fragment oświadczenia Jerzego Sztura. Znani komentują zachowanie Jerzego Sztura. Do całej sprawy odniosło się już także sporo znanych osób. Dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska na swoim Instagramie podkreśliła, że słynne nazwisko nie powinno chronić przed odpowiedzialnością. Piłeś? Nie jedź. Proste. Są taksówki. Zbiorką. Tak nie powinno być. Bez względu na poglądy polityczne. Zero litości dla kierowców pod wpływem, napisała dziennikarka. Także Małgorzata Rozenek-Majdan w programie Dzień Dobry TVN postawiła sprawę jasno, zasada jest prosta, piłeś, nie jedziesz. W obronie Jerzego Sztura stanął natomiast Tomasz Lis. Zrobił to jednak w taki sposób, że sam spotkał się z hejtem. Potknięcie wybitnego aktora, do którego, nie ukrywając niczego, się przyznaje, wywołało ekstazę propagandzistów i wielu zwolenników władzy. Jerzy Sztur nadal jest wybitnym artystą i aktorem, a nie celebrytą. Potknięcie zaś oceni wolny sąd, czyli tak jak być powinno. I tyle, napisał Tomasz Lis na swoim profilu na Twitterze. Internauci uznali jednak za wysoce niestosowane nazywanie wypadku, na dodatek spowodowanego w stanie nietrzeźwości. Potknięciem i ostro skrytykowali również Lisa. Agnieszka Holland nie powinien tego robić, zwłaszcza w takim wieku. Kontrowersyjnej wypowiedzi udzieliła teraz serwisowi se.pl światowej sławy reżyserka Agnieszka Holland. Było mi smutno i przykro, bo człowiek o jego statusie, były rektor, wspaniały artysta i człowiek, który zabiera głos w sprawach publicznych. Kontrowersyjnych tak zwanych, czyli politycznych, niekoniecznie bliskim władzy, powinien uważać. To znaczy każdy powinien uważać, powiedziała w rozmowie z serwisem se.pl Holland i dodała. Ja jestem przeciwna przekraczaniu prędkości i jeżdżeniu pod wpływem.
Faktem jest, że, jak to mówią, nie wypił za dużo, we Włoszech by to przeszło, ale nie powinien tego robić, zwłaszcza że jest w takim wieku. Że trzeba szczególnie uważać za kierownicą. Może ma słabszy refleks. A ja wiem coś o tym. Wiktor Zborowski, źle się stało, fatalnie się stało. Wiktor Zborowski jest wyjątkowo zasmucony tym, co się stało. Próbuje bronić aktora, podkreślając, że jest tylko człowiekiem i jak każdy popełnia błędy. Aktor uważa jednak, że Jerzy Sztur drugi raz takiego błędu już nie popełni. Nie wiem, czy jest to wielka rysa, no ale się stało. Źle się stało, fatalnie się stało, jest bardzo niedobrze, ale jest człowiekiem, każdy popełnia błędy. Jestem przekonany, że jakieś konsekwencje tego poniesie. Myślę, że jest na tyle mądrym człowiekiem, że więcej tak nie postąpi, mówi Zborowski dla serwisu se.pl. Wiktor Zborowski w rozmowie zwrócił także uwagę na fakt, że przez zachowanie ojca ucierpiał również jego syn. Maciej Sztur, który teraz mierzy się z hejtem i otrzymuje bardzo przykre słowa.